Punkt pierwszy. Otwarcie obrad, sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 stycznia 2014 roku. Informacja wójta na temat pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty. Funkcjonowanie gminnej oświaty. Informacja. Punkt szósty. Podjęcie uchwał. I może tutaj nie będę czytała po kolei uchwał, które będą podejmowane, ponieważ jest ich dzisiaj troszeczkę więcej. I punkt siódmy to są zapytania i w ogóle wnioski. Punkt ósmy, zamknięcie obrad sesji. I zapytuję w związku z tym Państwa radnych, czy są zapytania do przedstawionego porządku obrad. Bardzo proszę Pana Zdzisława Wojciechowskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy głos zabrał wójt Zbigniew Piątek, który zreferował swoje działania między sesjami. Otóż z dniem 3 lutego 2013 roku został powołany nowy sekretarz Gminy Piekoszów, pan Andrzej Łobaciński. Następna czynność to uchwały z dnia 30 stycznia 2014 roku zostały przesłane według właściwości do organów nadzoru takich jak wojewoda świętokrzyski i Regionalna Izba Obrachunkowa. W przypadku uchwały budżetowej na 2014 rok Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła czynności nadzorcze, jednak po posiedzeniu kolegium w dniu 19 lutego 2014 roku po udzieleniu wyjaśnień, a byliśmy tam w składzie pani Magdalena skarbnik gminy, pani Magdalena Korwa, byłem ja i był pani przewodnicząca kolegia Rusiecka. Po udzieleniu wyjaśnień kolegium uznało, że uchwała jest ważna. Następnie odbyłem kilkakrotnie spotkania z prezesem Zakładu Usług Komunalnych w sprawie ustalenia wysokości taryf za wodę i ścieki, bo na kolejnej sesji nadzwyczajnej będziemy głosować nad tymi zmianami. Natomiast do dnia dzisiejszego nie zostały zaakceptowane przeze mnie stawki. Następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami gminy Podwód w sprawie negocjacji wysokości spłat poszczególnych rat, ponieważ zadłużenie w stosunku do tej firmy wynosi 650 tysięcy, gmina nie jest w stanie na dzień dzisiejszy całość tej kwoty zapłacić, więc no, takie spotkania są niezbędne. Jest to firma, która budowała szkołę w Zajączkowie i dotychczas jeszcze nie ma uregulowanych należności. Odbyłem również spotkania w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Spotkanie dotyczyły programu badawczego, który również jest na ukończeniu. W międzyczasie moje funkcjonowanie było związane z sprawami związanymi z Urzędem Gminy. Zostało między innymi obliczone wynagrodzenie dla pracowników administracji o 8%. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. W kolejnym punkcie obrad poruszona została kwestia gminnej oświaty. W swoim wystąpieniu kierownik referatu oświaty Mirosław Kowalski przybliżył historię wszystkich szkół z terenu gminy. Bardzo dziękuję panu Mirosławowi Kowalskiemu za przybliżenie nam informacji, jak wygląda oświata w naszej gminie. I drodzy Państwo, kończę, zamykając punkt piąty, przechodzimy do punktu szóstego, czyli podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Projekt został zaakceptowany. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie. Wniosek. Wczoraj na grupie analizowaliśmy projekt uchwał i w kwestii uchwały w sprawie połączenia Biblioteki z GOK-iem tutaj mamy pewne wątpliwości.
są one po części na tyle formalne, dlatego że projekt uchwały został wniesiony przez, no nie przez pana wójta, tylko przez dyrektora instytucji, w związku z tym nasze wątpliwości, jak również tutaj wątpliwości odnośnie możliwości odzyskania VAT-u i nazewnictwa, jeżeli chodzi o budynek tutaj ten zgłoszony w projekcie uchwały. Przepraszam, wnioskuję o wycofanie i przeniesienie na kolejną sesję tej uchwały. Dziękuję. W związku z tym poddajemy wniosek pana radnego Michała Garba pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem wniosku zaproponowanego przez pana Michała Garba? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały został odrzucony. Wniosek pana Michała Garba został odrzucony i w związku z tym poddajemy projekt uchwały pod głosowanie. Radni odrzucili projekt uchwały o połączeniu instytucji kultury. Przyjęto także projekty uchwał w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Zatwierdzony został projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Przyjęto również projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekoszowie. Ulica będzie nosiła nazwę Przemysłowa. Kolejny projekt uchwały dotyczył odwołania skarbnik gminy. Drodzy Państwo, to jest trudny wybór, ale dbając o finanse gminy, musimy się przychylić, przynajmniej ja musiałem się przychylić do wniesienia wniosku na dzisiejszą sesję o odwołanie pani skarbnik. Natomiast liczę na mądre, rozsądne decyzje panów i pani radnych, do tego, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to, co w kolejnych miesiącach w gminie naszej na płaszczyźnie finansowo-publicznej się będzie działo. Wobec tego wszystko daję w ręce państwa tą uchwałę. Większość radnych podczas głosowania imiennego sprzeciwiła się odwołaniu skarbnik. Odrzucono również projekt uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie na 2014 rok. Ostatni podejmowany projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o ściganie za przestępstwa popełnione na szkody gminy został zatwierdzony. Po podjęciu uchwał przyszła kolej na sprawy bieżące. Pytanie moje jest następującej treści. W kampanii wyborczej pana wójta uczestniczyli wybitni prominenci. Czyli europosłowie, posłowie, którzy obiecywali wsparcie. Mija kwartał, tego wsparcia nie widać. Pytanie brzmi, czy owe wsparcie tych prominentów w ogóle będzie? Pierwsze pytanie. Drugie moje pytanie dotyczy obietnic pana prezydenta Lubawskiego, 15 milionów, które było w broszurach wyborczych. Szanowni Państwo, ja powiem teraz, sam sobie odpowiem, że nie chcę uprzedzać pana wójta, ale to logika wskazuje na to, że ja bym był radnym miejskim, nie podniósłbym ręki i powiedział panu prezydentowi, przekażmy te 15 milionów do Piekoszowa, ale to jest tylko mój wywód. W mojej ocenie na dzień dzisiejszy prominenci, którzy jeździli z panem wójtem, rzucali słowa na wiatr na dzień dzisiejszy, bo jeszcze nie poczynili kroku współpracy. Natomiast media podały i też, szanowni państwo, wiecie, że taką pomoc zadeklarował i uczynił, wyjeżdżając do Warszawy, do Ministerstwa Finansów z panem wójtem, marszałek Adam Jałowicz, marszałek województwa świętokrzyskiego. Panie Marcinie, mówi pan, że nie widać. Nie wiem, jak pan chciał to widzieć, bo tak to bardzo nie wiem. Jak to odebrać, żeby to widzieć, tak? Panie wójcie, przepraszam. Ocena, no 3 miesiące pana pracy. To minie, bo dzisiaj ze sprawozdania między sesjami. Usłyszałem, ale co przez ten kwartał, już jakie drogi zostały poczynione? Po kilku, może po miesiącu urzędowania zorientowałem się, że tych zaniechań jest dużo więcej niż myślałem. O czym pan nie ma w ogóle w tej chwili pojęcia, bo pan nie siedzi w tej gminie. Także
żeby cokolwiek było widać, to przez 100 dni ciężko, jeszcze nie ma nic z tej studii w maju, będzie połowie marca, ale naprawdę trudno przez to zobaczyć, bo zaniedbań jest tyle, że co prawda już pomału się to jakby pomału startuje. Chcę zapytać w kontekście artykułu, który pojawił się na łamach Echadnia 18 stycznia 2014 roku, zatytułowany Absurd w podkieleckim Biegorzowie. Ludzie mają zamieszkać w miejscu, do którego nie da się dojechać. Ja pozwolę sobie część tego artykułu przeczytać. Ponieważ pracownik Urzędu Gminy Biegorzowie nie naniósł na mapę jednej z drogi dojazdowej, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich uznał, że ona nie istnieje i zostawił ją ekranem. Do tego momentu minął ponad miesiąc. Tutaj na końcu artykułu jest wypowiedź pana wójta. Wójt obiecuje, że poszuka rozwiązania. Dziś nie jestem w stanie powiedzieć, co z tematem zrobić. To dla mnie świeży temat. Nie wiem, kto wydał warunki zabudowy. Nie wiedziałem, że właściciele działek muszą teraz poruszać się po cudzych gruntach. Gmina się bierze pod tego, żeby pomóc mieszkańcom. W przyszłym tygodniu ustalimy, jaki jest stan prawny tych gruntów i zastanowimy się, co robić dalej. Obiecuję. I teraz moje pytanie. Co z tym panem? Trudno jest odnosić się do zapisów redaktora Gazety Codziennej, który w tym artykule, wydając takie zapisy, szuka sensacji. Urzędnik gminny nie może dysponować mieniem Skarbu Państwa, które jest w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych. Dziwię się, że pan radny nie starał się zbadać sprawy w urzędzie na podstawie dokumentów. W tej chwili jestem wyrwana do dyskusji i wręcz nieprzygotowana, ale teren ten nigdy nie stanowi własności gminy Biegoszów. Agencja Nieruchomości Rolnych, dokonując trudnych podziałów, sprzedała osobom fizycznym, osoby fizyczne uzyskując prawo do dysponowania, podzieliły dalej i sprzedały kolejnym osobom. Wszyscy mieli zapewnioną obsługę komunikacyjną, ale nie po terenie drogi gminnej. Jest to w ewidencji, było i jest i nadal na dzień dzisiejszy do sprawdzenia. Jest to własność Agencji Nieruchomości Rolnych. Mało tego, Zarząd Dróg Wojewódzkich równolegle przy zleceniu sporządzenia projektu na drogę 786 zlecił także sporządzenie koncepcji budowy obwodnicy Biegoszowa. I projekt tej koncepcji robiła ta sama firma. I gdyby pan radny chciał się zapoznać z dokumentami planistycznymi, to zobaczy, że zjazd z obwodowej Biegoszowa wychodzi właśnie w tą drogę, na którą postawiono ekrany. I my nie jesteśmy zgodni na terenach Skarbu Państwa, bo Skarbem Państwa dysponuje starosta. A władającym jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Dlatego to, co się znalazło w tym artykule, to jest strasznie krzywdzące, nieprawdziwe. I chyba było to skalkulowane na kolejną, powiedzmy, nieporozumienia i zadymę. Obiecaliście Państwo na ostatniej sesji, że odbędzie się szeroka debata na temat wody, ścieków, śmieci i oświetlenia ulicznego. Coś tu dzisiaj było wspomniane o oświetleniu i nic więcej. Ja miałem nadzieję, że dzisiaj coś ruszy. Miałem nadzieję, że będę zaproszony na komisję. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie odpowiedzieć panu na pytanie, ponieważ zasugerował pan, że będzie debata odnośnie wody, ścieków i oświetlenia. Na debatę, to znaczy na pracę wspólną komisji, panu zostało wysłane zaproszenie zgodnie z obietnicą. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, porządek obrad został na dzień dzisiejszy wyczerpany. Zatem zamykam sesję.